powitania. Dzień dobry, jestem Koen, to jest Koen's Cave i witam serdecznie na sesji 7C. To jest niezwykła sesja, bo to nie jest sesja, która zaczyna przygodę. To jest sesja, która jest gdzieś w środku wielkiej kampanii. Kampanii, która dzieje się od czerwca tego roku, czyli 2022, i grało w nią sporo ludzi, którzy dokładali swoje małe 3 grosze do tej opowieści. I dzisiaj tak się składa, że będziemy kontynuować tą opowieść. Bo czasem, żeby zobaczyć dobrze, jak działa system, jak się w niego wgryźć, jak on działa, kiedy nie grasz pierwszej sesji, a grasz tą sesję 10, no to właśnie wtedy widać, nie, że on działa tak lub nie inaczej. No i dzisiaj to pewnie sobie jakoś tam zobaczymy. Ze mną są moi wspaniali gracze, więc zacznę od naszego rodzynka w teamie, więc jest Karola. Karola, kim grasz? Cześć, gram Juratą, która pochodzi z Kulonii. A jakbyś mogła jeszcze tak generalnie, gdzie, w jakim kraju leży Kulonia? Jest to Sarmatian Commonwealth, czyli odpowiednik Rzeczypospolitej Obojga Narodów, i Jurata pochodzi z tej części litewskiej, gdzie wciąż silna jest wiara w diabły i zawieranie paktów z diabłami. Tak. Moi drodzy, to jakby takie rzeczy też są w sewencji. W takim razie lecimy dalej i pójdziemy ze skawkami zegara. W takim razie Damian, 2 zdania o swoim bohaterze, poproszę. Ja dzisiaj wcielę się w postać Borysa Pietrowa, czyli ogniomistrza, sztukmistrza, kuglarza, który pochodzi z Usury, czyli odpowiednika Rosji. Rosji z bardzo dużą ilością zimna, głodu i ogólnie wielkiego przerażenia. Natomiast Borys jest dosyć nietypowy, ponieważ jest bardzo dobrze zbudowany, ale jest też gołębim w sercu wojownikiem i uwielbia swoje małe zwierzątko puchate, które zawsze towarzyszy mu na ramieniu. Dobra, dobra. Jakby chciałem zapytać, czy to jest mini, miniaturowy biały niedźwiedź, ale jakby o tym się dowiemy za chwilę. Idźmy w takim razie dalej. Piotr? Brennan McMorn. Dla większości Tańczyków po prostu Brandon, ponieważ nie każdy wymowę inismorską ogarnia. Urodzony marynarz i rzemieślnik spełniający się głównie na morzu, chociaż wiele już przygód na lądzie przeżył. W każdym razie jest bardzo charakterystyczną postacią, ponieważ no, zdecydowanie wygląda na człowieka, który lepiej się czuje nad morzu, ponieważ strukturę, no, budowę ciała ma pingwina, czyli krótkie nóżki, lekko okrągły brzuch, pociągły nos, wyglądający jak dziób. Myślę, że na ten moment tyle. 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 Czy ty masz atut Able Drinker? No, powiem tak, barfighter mam taki atut. Znaczy, na trzeźwo się bawię dobrze. To nie jesteś prawdziwym insmołczykiem, ale dobrze, dobrze. Jakby tego też wezmę jakby z dobrodziejstwem inwentarza. Cześć, Marek z Fabularnego Wawra. Ja się wcielę w postać Lorenzo Mazziniego. Żeby przeżyć, Lorenzo jest kupcem, natomiast zamiłowania jest archeologistą. Bardzo mi miło. Archeologistą. Odszukujesz różnego rodzaju stare rzeczy. Dokładnie. I moi drodzy, jesteśmy w Avalonie. Jesteśmy w Avalonie, który jest odpowiednikiem naszej europejskiej Wielkiej Brytanii, Anglii. Ale Avalon to też więcej niż Anglia. To także wyspy mu towarzyszące. To jest cała ta magia, która wiąże się z Avalonem, który jest mitycznym miejscem, który jest miejscem, które łączy się z istotami, które chyba nie występują nigdzie indziej. Te istoty bardzo mocno wpływają na historię tej krainy, na jego kulturę, na wierzenia. Tutaj wierzy się w starych bogów, w stare zwyczaje. I ludzie stąd są specyficzni. Z innej strony rządząca tutaj królowa Elaine jest kobietą o wielkich marzeniach, o wizji, którą przekazuje swojemu narodowi. Największa flota w tej, najpotężniejsza siła morska, z którą trzeba się liczyć.
to jest sposób na przetrwanie, na walkę z Montaigne, które dawno temu najechało Avalon i przez długi czas było jego okupantem. I teraz, po tym, co spotkało nas na poprzednim spotkaniu, wy wiecie, że królowa rozbawiona waszą bezpośredniością, odwagą, uśmiechem, może trochę bądźcznością również, zgodziła się udzielić wam pomocy. Powiedziała, że szambelan ma wam dać jeden z okrętów Avalonu. Ma dać jeden z najlepszych okrętów Avalonu. Taki, którego nie powstydziłby się żaden awaloński kapitan. Jedynym warunkiem oczywiście było to, byście dla tego statku znaleźli odpowiedniego awalońskiego kapitana, bo wszak tak wspaniały okręt musi być dowodzony przez człowieka stąd. Na niego dzisiaj inaczej. Jeśli go znajdziecie, kogoś, kto będzie na tyle szalony, by wyruszyć z nami w tą dziwną podróż, do której przekonaliście królową, no, to wtedy będziecie wypłynąć. Kapitana udało się znaleźć. Kapitan po waszej interwencji, po prośbie, po spotkaniu też potworu, z którym walczyliście, wyrusza z wami do stolicy. Wraca z powrotem do Carleon i będzie chciał zobaczyć jednostkę, na której przyjdzie mu służyć. Ale w tym wszystkim Malcolm Hall to jest człowiek, z którym musicie się liczyć. To jest człowiek, który będzie dowódcą tej jednostki. Wy możecie być jego... jakby to nazwać tak kurtuazyjnie? Macie pomysł? Na pewno nie przyjaciółmi. Nie jesteście jego patronami. Zleceniodawcami? Kooperantami? Jak nazwać tą relację? Towarzyszami? Fundatorami jego przygody. Nawet nie, bo my za to nie płacimy. Tak do końca. Jesteśmy jego przewodnikami po nieznanym. O! Ciekawe określenie. Bardzo ciekawe. No w takim razie, dobrze. Zacznijmy tą przygodę. Carleon to jest stolica Avalonu. I tak jak wspominałem, miejsce otoczone wielkimi, białymi klifami. Po środku miasta przepiękny park, w którym, no właśnie, monumentalne rzeźby, zieleń, a dookoła białe jak klify domy. Port, gdzieś migoczący w oddali na wzgórzu zamek. Zamek przepiękny. Zamek prawie jak z bajki. Idealnie biały, o strzelistych i smukłych wieżach. Tam w środku mieszka królowa Elaine. Tam w środku mieszka też, a przynajmniej rezyduje lub przebywa szambelan. Inni ważni dostojnicy również gdzieś tutaj pewnie mają swoje lokum, ale wy dzisiaj uśmiechacie się, bo stoicie w dokach. W dokach na wybrzeżu przed statkiem, który, no właśnie, ma być wasz. Kapitan Hall zatrzymał się bok was, patrzy na łódź. Dwa maszty. 10 dział. Patrzy na dziób, patrzy na rufę. No, potrzebujemy przynajmniej 10 osób załogi. Będę potrzebował pierwszego oficera, ogniomistrza, przydałby się nam kucharz i doktor. Mam nadzieję, że uda nam się kogoś pozyskać. Jeszcze raz, panie Mazzini, nazwał pan te artefakty... Jak one się nazywają? Cyrneńskie. Cyrneńskie. Wie pan, ja znam się trochę na morzach i na otaczających nas krainach, ale o takiej krainie nie słyszałem. Domyślam się, że to tajemnicze miejsce. Nie miejsce jest tajemnicze, lecz same artefakty i pochodzenie pochodzą od cywilizacji, która istniała tutaj przed nami i została starta z kart historii, zanim my nastaliśmy.
podobno dysponowała potężną wiedzą i potrafiła władać jeszcze większą mocą. Te artefakty, gdyby trafiły w niepowołane ręce, stanowiłyby źródło zagrożenia dla całej tej. I tutaj zaczyna się nasza misja i wsparcie, którego udzieliła nam królowa. Ona ciebie spogląda? Spoglądasz na was? Widać, że jest mocno zamyślony. Coś kołacze się mu pod kapeluszem. Ten trikot, który w tej chwili nosi, te włosy, które są mocno przycięte, brązowe, a on, jak to wojskowy, wyprostowany, wchodzi energicznie na trap. Spogląda jeszcze raz na was. Zapraszam. Idę za nim po tym trapie i próbuję jeszcze przekazać mu parę informacji. Nie będę ukrywał, panie Hall, że ta wyprawa wiąże się z pewnym ryzykiem i chciałbym, żeby był pan gotowy na to ryzyko. Są siły, które być może będą chciały pokrzyżować nam to, co staramy się osiągnąć. Siły, które są zakorzenione w monteskim dworze. A on, wiesz, przechadza się, spogląda pod pokład, gdzieś zagląda, wiesz, może do działa, czy otwory są dość duże, by operator mógł, wiesz, dobrze zauważyć, dokąd strzela. Monteńczycy. Walczyłem z nimi i powiem panu, nie ma większej przyjemności niż zatopić statek z flagą Montaigne. Ale skoro mówi pan, że to po prostu Montańczycy i jakieś stare artefakty, niech mi pan raczy wytłumaczyć, dlaczego królowa nie przydzieliła do tego zdania regularnego okrętu z kapitanem w służbie. I spogląda na was. Panie kapitanie, pan musi sobie uzmysłowić, że pan Lorenzo, mówiąc nietypowe rzeczy, miał na myśli na przykład takie, jakie miały miejsce ku naszej przykrości w pańskim rodzinnym pańskiej rodzinnej posiadłości. I niestety obawiamy się, że takich zdarzeń może mieć więcej, w związku z czym regularne wojsko mogłoby nie podołać tak wyrafinowanemu zadaniu. Tu potrzeba konkretów, precyzji, bystrości umysłu. Tu trzeba umiejętności takich, jakie słyszeliśmy, że pan posiada. Wypinam dumnie pierś. Tak, dotykamy bardzo delikatnej materii. Królowa będzie wielce zobowiązana, jeśli rozwiążemy tę sprawę korzyścią dla korony. Natomiast nie będziemy pana czarować. Jeśli coś pójdzie nie tak, będziemy zdani tylko na siebie. I widzisz, że wiesz, on spogląda w dal, w morze, a Fotu rzuca spojrzeniem w kierunku trzeciego ze swoich towarzyszy. Spogląda w twoją stronę, Brennan. No właśnie, panie McMorn, a jak to się stało, że pan tutaj się znalazł? To chyba tak nie zabrzmiało tak łagodnie, ponieważ właśnie w tym momencie, myszkując tutaj, oglądając statek, pan kapitan natknął się na wychodzącego spod pokładu Brennana. Spojrzeli na siebie, zjeżyli się obaj. Widzieliście, że coś jakieś takie bardzo duże napięcie się między nimi pojawiło. Ja spojrzałem na was z takim prawie nierozumiejącym wzrokiem. Ze wszystkich kapitanów musieliście wziąć akurat jego. Rozumiem, Hall, że panowie się znacie, to mamy już tą sprawę za sobą. Hall w tym momencie widzicie, że łapie właściwie za pistolet, natomiast no Brandon patrzy na niego i mówi: panie kapitanie, musimy to wyjaśnić. Pan się myli. Zaskoczę cię? On nie sięga po pistolet. Ustaliliśmy na poprzedniej sesji, budując tego bohatera, że moment, w którym on sięga,
że tak, moment, w którym on sięga po miecz, to jest ten moment, w którym faktycznie sprawy robią się gorące, bo ten człowiek sięga po niego w ostateczności. Jego pięści są jego bronią, czymś, co jakby zawsze mu wystarczało i do, jakby nawet w walce, wiesz, z Montańczykami on wchodzi na pokład, wiesz, po prostu nieuzbrojony, strzelaje kuksańca, to wryja, to wiesz, jakieś kopnięcia, jest bardzo brutalnym wojownikiem i jakby świetnie mu to wychodzi. Jeśli sięga po miecz, to znaczy, że faktycznie sprawy zaszły już do poziomu, w którym to musi być podzielone z kapitanem. Fakt, że to nie musi, ponieważ różnica poziomu, wiecie, no on jest, zakładam, o połowę wyższy od Brendana, który jest no, przesadzisty dosyć mocno. Patrzy na niego z góry wściekle i pyta, jak rozumiem, słyszę, że mówi kapitan, zdrajco, to ty doprowadziłeś, to ty zdradziłeś mnie i spowodowałeś bunt na statku. Droga Jurato, że musimy panom oddać pole. Cofam się dwa kroki. Ja w tym momencie mówię, panie kapitanie, musimy to wreszcie wyjaśnić. Dobrze, unikałem, myślałem, że się nie spotkamy, ale musimy to wyjaśnić. Panie kapitanie, podczas tego rejsu, jak pan pamięta doskonale, był pan ciężko chory, miał pan tropikalną gorączkę. I to, że znalazł się pan, że ja spowodowałem, że wziąłem pana na szalupę i potem zostawiłem tam na tej wysepce, gdzie pana doglądali, to nie dlatego, że ja przejąłem ten statek z bandytami, którzy byli pana załogą, to oni przejęli ten statek, a ja panu ratowałem życie. Nie myślałem o tym, że pan tak może to zinterpretować, całą tę sytuację. To jest dramatyczne dla mnie. Ja straciłem przez to twarz. Uratowałem panu życie, a pan rozpowiada po portach, że ja pana zdradziłem i ja spowodowałem bunt na tym okręcie. To nieprawda. Moje spojrzenie z jednego na drugiego tak przychodzi. On się odwraca, wiesz, patrzy na taki stos kul armatnich, które leżą koło armaty. Nie jakiegoś wielkie, bo to mogą być takie folgierzowe, więc one może ważą, ja wiem, ze 4 funty, ale w pewnym momencie on uderza z całej siły stopą. To kopnięcie jest tak głośne, że praktycznie słychać, jakby coś trzasnęło. Albo jego kostka, albo deska, która jest pod spodem. Jedna z tych kul po prostu podlatuje w górę, on ją chwyta, rozpędza się... Wstrzymuje się z tą kulą, którą pewnie rozprzaskałby ci czachę, wiesz, jakby bez żadnego problemu. I rzuca ją, wiesz, ciska ją w morską toń. Spluwam. McMorn, jeszcze raz wyciągniesz fajkę. Mi taki numer. A przeciągnę cię osobiście. Pod kilem. Panie kapitanie, uratowałem panu życie, ale nie będę robił z tego długu. Cieszę się, że pan żyje. Jurata podchodzi do Brendana i kładzie mu rękę na ramieniu tak familiarnie. Mówi, panie kapitanie, pan Brendan jest znany z tego, że jest słownym człowiekiem, a przede wszystkim świadczą o nim jego czyny. Proszę naprawdę zaufać, że nikt nie zrobił niczego złego przeciwko panu, a... My obdarzymy pana również zaufaniem i w tym rejsie i zdamy się całkowicie na pańskie kapitańskie rozkazy. Ja mogę dodać tylko ze swojej strony, że pan Brendan nigdy nie wypowiedział tylu słów naraz, więc musi być naprawdę uczciwość w jego sercu. Gdybym wiedział, że ten człowiek będzie na naszym pokładzie, przemyślałbym zgodę na objęcie dowództwa nad tą jednostką. Powiadacie? Szmaragdowa mgła. Nie inaczej. Piękna. Chodzi tupie po deskach. Piękna, bo awalońska. Ten statek jest... Będzie. Mknął jak wiatr. Nie będzie szybszego, jeśli dobra załoga się nim zajmie. Potrzebujemy ludzi. Moi drodzy, i potrzebujemy pieniędzy, żeby im zapłacić. Zakładam, panie Mazzini, że jak zajmuje się pan naszymi finansami, to mogę na pana liczyć, więc będziemy potrzebowali, panie McMorn, załogi. Pan ich poprowadzi i pan pomoże im znaleźć. Przede wszystkim liczę na jednego solidnego ogniomistrza, bo bądźmy szczerzy, ten statek jest szybki,
Więc strzały muszą być wykonywane celnie i muszą pokazywać wrogowi, że potrafimy ugryźć. Dobrze. No cóż, to w momencie, kiedy Brandon rusza okrętować kolejnych marynarzy, Lorenzo idzie przygotowywać kontrakty zaliczkowe. Bo choć kiesa pokaźna, to nie na tyle pokaźna, żeby od razu wypłacić duże garze dla naszych zaokrętowanych marynarzy. Kontrakty będą opiewać na znaczne sumy wynikające z podziału łupów, które mamy nadzieję zdobyć. Więc używam wszelkich możliwych sztuczek w tych kontraktach, żeby się zabezpieczyć. Oczywiście podejście lichwiarskie, typowo wodeczkiańskie. Świetnie. Wychodzi ta wodacka żmija. Zdecydowanie. Na czymś się trzeba wzbogacić. Ostatecznie oni mi będą płacić. Moi drodzy, w tym wszystkim wy wiecie, że jakby sprawdzenie tego statku, obejrzenie szafirowej mgły, sprawdzenie tego wszystkiego, co tu jeszcze jest potrzebne, no tym trzeba będzie się zająć, ale no tak, trzeba zacząć od rekrutacji. I myślę, że ten ogniomistrz to jest ten element, który no, musimy załatwić w pierwszej kolejności, bo wiemy, że jest nam bardzo potrzebny. Brandon już obejrzał trochę statek, także już ma jakieś pojęcie na temat tego, jak to wygląda. Oczywiście nie będzie dyskutował z kapitanem, ale w tej sytuacji stwierdził, że musi się napić, a pomyślał, że to może się dobrze łączyć jednocześnie z możliwością poznania odpowiednich ludzi, których mógłby skaptować. Więc tylko uśmiecha się do Lorenza, wystawia dłoń po kilka monet, które... Niechętnie. Które umożliwią... Oczywiście nie dla siebie, wiesz o tym, Lorenzo, prawda? Mateusa, wiem. Tylko w ten sposób... Ufam ci, Brandon, mogę... i tak ściskam twoją dłoń, jak ci przekazuję. Panowie, ja tylko dorzucę, że w duchu tego, co właśnie się stało, kapitan rekrutację załogi zrzucił na barki Brennana. To znaczy, że Brennan zostajesz bosmanem naszego statku i w związku z tym to ty będziesz przekazywał jakby wszystkie, wiesz, pierwszoliniowe rozkazy załodze, no, tak jakby na linii kapitan, pierwszy oficer i ty. Do tego wszystkiego oczywiście są takie poboczne profesje jak doktor, jak cook, jak nawigator, ale bez nich da się żyć. Jakby wszyscy jakoś sobie potrafią poradzić z racjami lub z raną ciętą mniej lub bardziej, ale dobrze byłoby mieć lekarza pokładowego czy kucharza, który faktycznie w dłuższym rejsie dostarczy wam tą żywność. Operatorów dział, ludzi, którzy nadzorują i celowanie, i konserwację, i ćwiczenia, no tutaj to jest znacznie trudniejsze i tutaj na pewno potrzebujemy mieć też specjalistę. Co do pierwszego oficera, to nie jest tak ważne, bo kapitan może też operować z bosmanem po prostu na pierwszej linii. Jeśli go znajdziecie, jeśli zdecydujecie się na kogoś, kto będzie wam potrzebny na tym stanowisku, jeśli zechcecie tu kogoś dokoptować, to śmiało o tym mówcie. Ale ja bym przeskoczył do nowego miejsca, w którym spotkamy naszego... Ja mam jeszcze jedną uwagę. Brendan ostatnio sobie bardzo dobrze radził, jeżeli chodzi o rekrutację i my wiemy, że ma doskonałego nosa, jeżeli chodzi o członków załogi. To prawda. Założymy, że kilku ludzi już na oku mamy, takich, którzy gdzieś tam w ogóle są, więc oni jakby nie muszą pojawić się, możemy ich tam sobie gdzieś wylistować, jeśli będziecie mieli ochotę na scenę z czymś takim. Przeskoczmy do miejsca, w którym spotkamy naszego czwartego gracza. Damian, gdzie my cię znajdziemy? Jeśli jakbyś mógł wybrać sobie szalone miejsce, wiesz, w Carleon albo gdzieś w okolicy, gdzie, wiesz, gdzie życie cię rzuciło, a oni cię znajdą, to gdzie to będzie? Będzie to karczma, która jest jedną z bardziej znanych karczm w Carleone. Jest to karczma o wielkiej renomie artystycznej. Siedzę w samym środku karczmy, tłum ludzi jest zgromadzony dookoła mnie. Wchodząc do karczmy, wydaje się, jakbym siłował się na rękę, tak jakbym walczył z kimś o jakieś pieniądze. Natomiast podchodząc bliżej, zauważacie, że tak naprawdę obstawiam i pomagam swojemu zwierzątku, które aktualnie próbuje pomóc i walczy ze swoim sojusznikiem naprzeciwko innym małym potworkom.
Jest to bardzo kuriozalny widok z tego względu, że przede wszystkim są to małe pluszowe kulki, które walczą zajadle, próbując rozszarpać się na szczępy. Wygląda to komicznie, bo z jednej strony są one urocze, a z drugiej strony są diabelsko zapiekłe i gotowe do mordu. Nie, że coś, ale brzmi to jak po prostu chomik. Dwa chomiki w jednej klatce, jakby przerabiałem to i to tak właśnie brzmi, tylko ta puchatość mnie jakby kusi strasznie. Albo West Highland White Terrier. To tak, to są zwierzątka typu poro. Dobrze. Rzuć nam w takim razie jeszcze słowo na temat tego, jak ty przy tym wszystkim wyglądasz. Widzicie mężczyznę, który jest dosyć dobrze zbudowany, jest bez żadnej koszuli, ma jedynie skórzany pas przepasany przez lewe ramię. Jest łysy, bardzo długie, czarne wąsiska. Bardzo dużo się śmieje, takim głębokim, pojednawczym duchem. Widać, że się świetnie bawi, widać, że świetnie się tutaj czuje. Macie poczucie, że jego wygląd powinien odstraszać. Natomiast wydaje się być tutaj najbardziej sympatyczną osobą z tych, które siedzą dookoła. Co chwilę żartuje, co chwilę opowiada różne anegdotki. Natomiast gdy w pewnym momencie zauważyliście, że ktoś przypadkiem oblał go piwem, momentalnie podniósł się na nogi, twarz skamieniała, w ręce pojawiła się długa lanca metalowa, zakończona zdobionym ostrzem w kształcie płomienia, w którego środku jest jakiś czarny materiał. I co? Tym ostrzem tego gościa dźgniesz? Nie, tylko pokazuję mu, że żarty się skończyły. Grzecznie przeprosił, a ja wróciłem do żartowania. Do żartowania, ale wiesz... Pokazuję go palcem. Chłopaki, a tamten? Tamten. Proszę bardzo, przekażcie mu dobrą nowinę. Ja tylko ci powiem w ten sposób, że za chwilę wykonamy pierwszy rzut tej sesji, bo inne pluszaki też mają swoich panów. I ten, który został na arenie walcząc z twoim, nie wiem, czy twoim jakieś imię ma, ale tamten ewidentnie jest coachem tej czarnej kluski, która z tobą walczy z twoim miśkiem. I on go, wiesz, krzyczy do niego jakieś komendy. I to są komendy, które pochodzą z... Ja wiem, czy nie z... z dalekiej północy, dalszej niż twoja, bo przecież, żeby zdobyć takie zwierzątka, to nie są rzeczy z południa, więc to jest jakiś western Menavenjar, więc on coś tam przemyca w swoim narodowym języku i tylko słyszysz, wiesz, że on go podjudza i z lewej, z prawej, rozumiesz jakby ideę, co on mu tłumaczy i ciągle słyszysz, żeby, wiesz, zagryź, nie? I jakby już masz dosyć tego krzyczenia, bo no właśnie... Sam możesz też powiedzieć coś swojemu. Będziesz mógł za chwilę wykonać rzut na przekonywanie lub zastraszenie, proponuję, bo będziesz jakby chyba wspierał swojego robaka, ale może coś innego będziesz chciał zrobić, więc jakby pomyśl, w jaki sposób pomożesz swojemu zwierzątku w wygraniu tej walki. Może być też tak, że po prostu przypierdolisz z pięści, wiesz, temu, który się drze i pozwolisz zwierzakom zrobić to po swojemu. It's up to you. Ale myślę, że kiedy, wiesz, oni będą cię zagadywać, to twój zwierzak w tej chwili walczy. Będziesz trochę rozproszony, więc moi drodzy, sprzedajcie mu dobrą nowinę. Zaproście go do wyprawy. Ale teraz przyjdzie ten moment. Zobaczycie. On się nie podda. On zaraz będzie z powrotem. Już raz tak mieliśmy taką sytuację. A ja tak cały czas mówię. Może my się trochę przedstawimy. Widzisz mężczyznę wysokiego, o nienagannej aparycji, świetnie ubranego, włożone idealnie włosy, doskonale przystrzyżony zarost na twarzy. Jakby miał występować co najmniej na jakiejś scenie. Bogate ubranie, wams, pod spodem koszula, bufiaste rękawy, koronki. No po prostu widać od razu, że jest z wyższych sfer. Jak usłyszałeś, jak się odezwał do kobiety, która mu towarzyszyła, usłyszałeś wadaciański akcent. No ja tam podchodzę i wyjmuję chusteczkę. Podaję ci tą chusteczkę. Proszę wytrzeć mordkę zwierzaczka. Jest cała w krwi. A ja się jakby żydę krwi.
Dziękuję. Miło poznać. Zaraz wygra. Zawsze tak się zgrywa, tylko na początku. Lorenzo Mazzini, a to moi towarzysze. Wskazuję na pozostałych. Ja wstaję, ściskam go bardzo tak przyjacielsko i mówię, no, miło mi cię poznać. Jak się domyślam, to przyszedłeś tutaj zagłosować na mojego małego Poro, ale spokojnie, wszystkie zakłady zostaną wygrane. Siadaj, chodź. Nie zobaczysz, tak mocno, już bo się zatknę. Zacznę oddychać, jak mnie nie puścił. Jestem oszołomiony, nie wiem co odpowiedzieć, więc na razie staję z boku i przyglądam się, jak się rozwinie sytuacja. Że Borys usiadł w ten sposób, obserwuje i coś bardzo mocno próbuje przekazać swojemu zwierzaczkowi. Mój wąsaty przyjacielu puszystego stworzonka, wyglądasz na kogoś, kto pochodzi z zupełnie innych stron. Czy dobrze słyszę usurski akcent? A tak się odwracam. O nie. Witaj, pani. Tak, można powiedzieć. On wie. Widzę to w jego oczach. On wie. Spalimy go. Powiedz tylko słowo. Mamy kontrakcik i go spalimy. Zróbmy to. Widzisz, jak rudowłosa dziewczyna stojąca przed tobą, która przyszła ze szczerym takim naprawdę uśmiechem, gdzieś chwilę się zawiesiła w tym swoim uśmiechu, tak jakby bardzo głęboko myślała nad czymś, tak wiesz, odpłynęła. Ale za chwilę już do ciebie wraca. Widzisz, że jest ubrana w kontusz. Ma założone łokcie takie husarskie, płytowe powiedzmy. Ale na kontuszu widać takie ślady troszkę po na przykład na pierśniku, a u jej boku widać szablę. Taką ciężką, wielką, sarmacką szablę. Ale jest, wiesz, młodziutka, uśmiechnięta i nie czujesz przytyku w tym, że zapytała cię, czy nie jesteś usurczykiem. Ja, jak zauważyłem to zawieszenie, momentalnie chwytam za ostatniego kwiatka, który stoi w flakonie. Jeszcze taki dyndający, stawiam go przed tobą. Droga pani, mam nadzieję, że nie uradziłem. Przepraszam, jeżeli coś to nie ja. Szablą go. Przyjacielu, spokojnie, Jurata. Widzisz, że towarzyszy tej dwójce też taki niewysoki gość o bardzo ogorzałej, pociągłej twarzy z haczykowatym, przypominającym trochę dziób nosem, niski z lekką taką otyłością tutaj brzuszną. Widzisz, że jak chodzi, to tak się z boku na bok buja troszkę jak pingwin. Widzisz, że to człowiek morza, który kiwa ci głową w tym momencie, jednocześnie nie wyjmując nawet fajki, którą trzyma cały czas w ustach i pyka sobie z niej. Brandon McMorn, Bosman, czy panie zwą cię jakoś, żebyśmy mogli wiedzieć, jak się do ciebie zwracać? Witaj panie, Borys Pietrow. Jakże miło spotkać przyjaciół, właściwie jednego przyjaciela, jeżeli mogę tak określić. No i podchodzę i bardzo też go serdecznie ściskam. I kiedy go ściskam, staram się go obrócić tak, żeby był plecami do areny. I wtedy jedną ręką zagarniam swojego zwierzaczka, a drugą ręką podrzucam pluszaka. Tak. W takim razie bardzo cię proszę o rzut. Potrzebuję od ciebie rzutu na jak pomożesz swojemu zwierzakowi. Tutaj bym cię prosił o decyzję. Co to będzie za skill? Jakie podejście? No i jeszcze sekundkę poświęcimy na to, abyśmy określili standardowe rzeczy, które dzieją się w 7C, czyli o to, że opis i pierwsze rzucie skilla powinnam dać po jednej dodatkowej kości za każde z nich. To ja bym chciał to zrobić na zasadzie Resolve'a plus Intimidate, że po prostu patrzę głęboko w oczy mojemu przeciwnikowi i mówię, ta walka mnie już nudzi.
po prostu zabieram jakby swojego zwierzaka, nie patrząc na to, że przegram, że będę mu winny pieniądze, po prostu patrzę mu prosto w oczy i mówię, ta walka już nie ma sensu. I chcę go zastraszyć, żeby to on się poddał. Okej, okay. Świetnie. Za opis, za pierwszy użycie skilla mamy dwie kości. Gdybyś chciał już jakieś przewagi lub czegoś, co tutaj się może pojawić, to też możesz śmiało jakby teraz jeszcze to dorzucić. No ale w tym wszystkim ja myślę, że wykonam rzut za niego i porównamy sobie poziomy sukcesów, jakie uzyskamy. Okay, zbieramy dziesiątki. Jak się rzuca na rolu w 7C? Słuchaj, więc na karcie postaci, jak masz zastraszenie, to musisz przy nim po prawej stronie wydać atrybut, czyli musisz z listy rozwijanej przy intimidate albo zastraszaniu wybrać sobie odpowiednią cechę i naciskasz niebieski napis z napisem intimidate. I on wtedy zapyta cię o karne rzeczy i o bonusy. I bonusy wpisujesz sobie dwa, bo masz dwa bonusy, czyli za... Pięknie. Potoczyło się, więc masz, widzę, że 2 plus 3 plus 2 za bonusy. Super. Ja tu dam od siebie. Z 50, no i liczymy, ile mam dziesiątek. Ja mam 2 dziesiątki, bo to jest wszystko, co mogę mieć, a moja umiejętność była na poziomie 2, więc nie mogę nic przerzucić. Ty rzucałeś z zastraszenia, rozumiem? Tak. Miałeś skilla na poziomie 3? Tak, wziąłem resolve'a. Ale nie skilla. Czy intimidate jest na 3 kropki? Intimidate jest na 2 kropki. Okej, czyli bez przerzutów. No dobra, no to liczymy twoje sukcesy. Masz dyszkę, potem masz 9-1, to jest drugi sukces. 6-4 to jest trzeci. No a potem jest 3-3 i 2. To znaczy, że to jest 8. To znaczy, że masz 3 sukcesy kontra 2 moje i wszystko się zgadza. Ale to znaczy, że masz 3 kości nadwyżki i przyjacielu, ja zaczynałem z 4 punktami za każdego gracza. A w tej chwili dokładam sobie 3 danger pointy, a ty dostajesz 3 hero pointy hero za point. To, że ja sobie te punkty dokupuję, bo lubię mieć ich więcej na zapas. Takie chomikowanie. Mhm. Mężczyzna. Czyli gramy, że musimy sprzedać, tak? Tak. To znaczy, że to jest opcja, że ja mogę kupić, ale wy nie, to nie jest opcja, że wy musicie się zgodzić. Jakby w tym duchu Johna Gowicka, którego widziałem w internecie, będę się trzymał jako coś, co powiedział autor systemu. Graczka powiedziała mu, że ja ci nie sprzedaję, a ona powiedziała, nie masz wyboru. I ja to mówię jakby za Johnem Wickiem, tak jak on powiedział. Nie masz wyboru, ale ja nie muszę składać tej oferty. Spoglądasz, mówisz, że koniec tej rozmowy, podnosisz zwierzaka, wiesz, Pori? Poro? Poro, tak. Poro. Podnosisz go z areny i wiesz, i ten twój przeciwnik, on patrzy się, ty mówisz, koniec zabawy, jeszcze przez chwilę, wiesz, myśli, rozgląda się, widzisz, że ludźmi, z którymi rozmawiasz, to nie są, wiesz, byle marynarze. Patrzy też na swoich znajomych. Jeszcze waży w głowie przez chwilę, czy po prostu, wiesz, nie napluć ci w twarz, nie powiedzieć, że stchórzyłeś i że wisisz mu pieniądze, ale... Pokazuję mu rapier, kosz swojego rapiera, tak, wiesz, ostentacyjnie spod płaszcza się wysuwa. Ma pan rację. Szkoda zwierząt. I chwyta tego swojego, hucha tam do niego i mówi coś tam po westeriańsku, jakby próbuje mu, tłumaczy mu, jak złym człowiekiem jesteś i jak niehonorowo potraktowałeś ewidentnego czempiona, ale tego już nie słychać, to tylko widać w tych spojrzeniach, w tym jak on odchodzi, mocno zdenerwowany tą sytuacją. Przepraszam. Teraz możemy porozmawiać szczerze, możemy porozmawiać z należytym szacunkiem. Widzę, że państwo jesteście dostojni. Z tego, co widzę, to chyba to o was się mówi na całym dworze, więc tym bardziej zamieniam się w słuch i stawiam pierwszą kolejkę. Miła odmiana. Zaciekawił nas. Nie szuka pan, nie szuka pan pracy czasem? Bądź też przygód. Albo i jednego, i drugiego zarazem. I dobrego towarzystwa. No tak szybko się wieści roznoszą, to nie wiedziałem. Dopiero co ze statku zszedłem, kontrakt zakończyłem. Pierwsze odwiedziny w karczmie, a już następna propozycja. Ho, ho, chyba moi przyjaciele dobre słówko wam o mnie szepnęli. Postawię im kolejeczkę, jak tylko ich spotkam. Czyli plotki mówią prawdę. Poszukuje pan zaokrętowania.
Ale oczywiście, choćby i zaraz. Z taką wspaniałą kompanią możemy iść. Nawet teraz. Tak się składa, że mam tu na podorędziu kontrakt. 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 Wie pan, z całym szacunkiem do pana, bo darzę pana naprawdę szczerą przyjaźnią, aczkolwiek no, matuszka i nauczyła mnie, by nie podpisywać kontraktów z przedstawicielami ich w otacze. To nic osobistego, ale tak zostałem wychowany. No cóż. Lorenzo jest zaprzeczeniem ogólnie panującej reguły i ręczę za niego swoim szlacheckim słowem, że ten kontrakt jest rzeczą napisaną najuczciwiej, jak tylko się dało w tej sytuacji. Tak, ja też ze swojej strony, pływając już i też znając się od pewnego czasu z panem Mazzinim, mogę zaręczyć, zwłaszcza, że będziesz pan, panie Borys, współpracował ze mną na pokładzie. Dla mnie oczywiście papier nie jest tak ważny jak słowo i przybita dłoń, ale ten papier może pan spokojnie podpisać, a będzie on gwarantem odpowiedniego zarobku. Oczywiście ja jestem jak najbardziej otwarty, tylko powiedzcie mi dwie rzeczy. Czy można tam zginąć? Po wielokroć. Ale przygoda warta jest tej śmierci. Czyli będzie dobra zabawa. Pisze się w ciemno, gdzie mam podpisać? I próbuję się podpisać na samej górze, w zupełnie innym miejscu, gdzie jest przeznaczone miejsce na podpis. To drugie pytanie? Czy będzie dobra zabawa? Tak, zdecydowanie. No tym bardziej chcę podpisać. Możemy zdradzić, że problemy zaczęły się jeszcze zanim wypłynęliśmy z portu, także nawet może się okazać, że jeszcze tutaj mogą się trafić bardzo dowcipne przypadki próby utrudnienia nam rozpoczęcia chociażby. Bardzo podoba mi się pana bezpośredniość, panie Borysie, dlatego niech stracę, dopiszę panu codzienną rację kawy. O, super. A próbował pan kawy? Jeszcze chyba nie. W sensie, nie wiem nawet co to jest. Może próbowałem, może nie, ale jak to będzie dopisane, to podejrzewam, że ta reszta, która jest zapisana, to, no to też jest w porządku, tak? Prawda? W sensie, jakby pan mógł całość odczytać tak, żebym miał ten, no, kontekst całości, to... Tak. Warunki są bardzo proste. Oczywiście wypłacamy panu zaliczkę, za zaokrętowanie, natomiast jeśli chodzi o późniejszy udział w zarobkach, no cóż, dzielimy się porówno na każdego członka załogi, oczywiście wyłączając kapitana, który dostaje po dwie części przydziału każdego innego członka załogi, więc im więcej zarobimy na tej wyprawie, tym więcej będzie do podziału. Uśmiecham się, pokazując zęby. Disarming smile, używam cokolwiek, żeby rozbroić jego podejrzenia. Uśmiecha się do ducha, do ucha, jakby wszelkiekolwiek, wiesz, wątpliwości odchodzą ci, jakby, może wiesz, wychowanie wychowaniem, ale o, tak obrotny, rezolutny człowiek nie mógłby ci przecież oszukać, przecież jest tak szczery i tak uśmiechnięty. Szczerość wręcz od niego bije. To, że jest zwodacze, o, to muszą być pomówienia. Matka musiała się mylić, na pewno. Rodząc go. Kochani. Ja wiem, że on się musi zgodzić. Prędzej czy później on się musi zgodzić, bo tej okazji nikt o trzeźwym umyśle, a on jest trzeźwy o tej porze dnia, jeszcze nie zdążył się nawalić, nie mógłby odmówić. Złote miasto, skarby Cernitów, nowy świat, zlecenie od samej królowej, praca na nowoczesnym, świeżo zbudowanym, przepięknym awalońskim statku pod kapitanem, którego renoma, o, myślę, że jest czymś, o czym czasami opowiada się w tawernach, wieczorami. Trochę mroczna, trochę zawoalowana i w tym wszystkim... No, szalenie pociągająca.
dla kogoś, kto chce zrobić majątek, zdobyć sławę i chwałę. Więc ja wiem, że wy stamtąd wyjdziecie razem, uśmiechnięci. Zaczniecie mówić o szmaragdowej mgle, o kapitanie Hallu, o mieście pełnym złota, bo przecież nic tak nie buduje wyobraźni jak powieści o złocie. Będziecie jeszcze zbierać. Rozmawiamy o tym, jak będziemy wydawać to złoto, bo najlepsza rozmowa o złocie to jest, jak się je wydaje. Jak się Czyli wydaje. Dzielimy usurskim zwyczajem skórę na niedźwiedziu, którego jeszcze nie mamy. Tak. Moi drodzy, ja przeskoczę z wami do zupełnienia sceny innego czasu, innego miejsca, bo to jest moment, w którym próbujecie wypłynąć przez cieśninę dzielącą Avalon i Montaigne. To będzie pewnie za 2-3 dni. To będzie moment, w którym cały okręt jest pełny załogi. Działa są przygotowane, liny są ułożone, a wy dumnie patrzycie gdzieś tam w zachodzące słońce, wiecie, że nowy świat jest dokładnie tam, gdzie ono zachodzi, na dalekim, dalekim zachodzie. Gdzieś na horyzoncie, w tym miejscu pojawia się, no właśnie, widzicie dwa okręty o mocno fioletowych żaglach. I wiecie, że to pieprzeni Montańczycy. Jesteście daleko od linii brzegowej Avalonu. Na horyzoncie brakuje jakiegokolwiek awalańskiego statku, który mógłby wam pomóc. Oho, czekają was kłopoty. Moi drodzy, potrzebuję szybkich informacji, decyzji. Co w takim razie robimy? Kapitan Hall opuszcza lunetę. Dwa montańskie statki. Jak się uprzemy, możemy im uciekać, ale nie ukrywam, skopałbym im tyłki. Spogląda na was. Myślę, że stoicie gdzieś koło koła sterowego, gdzie, no właśnie, stoi on z pytaniem. Jakie to jednostki, kapitanie? Przykładam lunetę też do swoich oczu i staram się wypatrzyć, z czym mamy do czynienia. Jak widzicie, Brandon, który generalnie raczej z wami tam nie stał, ponieważ jest zbyt zajęty wydawaniem komend świeżo zatrudnionej załodze, dogrywaniem jej, ale jednocześnie jest go wszędzie pełno, między innymi był również na bocianim gnieździe i właśnie w tym momencie zjeżdża po linie i znajduje się obok was, po czym mówi: kapitanie, zaobserwowałem na jednym z tych statków nadmiernie trzymane na pokładzie beczki z prawdopodobnie prochem. Nie wiem, dlaczego nie trzymają ich w ładowni, ale myślę, że dobrze wymierzony strzał dałby radę wyeliminować ten jeden statek całkowicie. Mogę się tym zająć, bosmanie. Odsuwam tą lunetę od oczu. Poczekaj. Wasz statek to Brigantine. To jest statek, który faktycznie jest dwumasztowcem, którego przedni maszt ma trzy belki złożone z żaglami i w tym wszystkim reje, tak? Ale z tyłu ten żagiel jest zupełnie inaczej zbudowany, bo to jest potężny... Łaciński, tak? Mhm. Więc łaciński żagiel, więc taki potężny, wysoki, na cały maszt, jeden rozciągnięty daleko, cofający się za wami, gdzieś ciągniony... Chciałbym, żebyście mieli świadomość, że wasza jednostka jest przede wszystkim szybka, ale jest też lekka, zgrabna, to są jej atuty. Siła ognia w porównaniu z innymi jednostkami może być mniejsza, są jednostki większe, ale w tym wypadku widzicie, że tamte dwie to są zwykłe brygi, czyli jednostki troszkę mniejsze od waszej w tym wypadku, bo te też mogą być różne rozmiary. Niestety nie tak szybkie, ale no do cholery są dwie. Jeśli mają chociaż po 8 sprawnych dział i załogę, która potrafi z nich korzystać, to mogą być wyzwaniem. Przyglądam się... Proszę. Czy możemy spróbować, tak jak Brendan zasugerował, że możemy
podpłynąć na takim kursie, żeby spróbować chociaż jedną nich podgryźć i uciec. Jak się uda, to mamy zawsze jeden montański statek do przodu, tak? Dobrze wymierzony strzał, tak jak mówiłem. Spokojnie by to mógł z muszkietu nawet, czy myślę, że mógłby to spowodować. Patrzę na Borysa. Trochę widzicie, że to jest też taka, że trochę też właśnie tak jak w tej chwili widzieliście, testuje też nowych wszystkich członków załogi Brandon, to też macie wrażenie, że trochę, znając go, że trochę tutaj chce Borysa podkręcić, tak, żeby pokazał, co potrafi. Drodzy Państwo, widzicie, że odkładam tą lunetę od oczu. To wszystko jest zbyt piękne. Po co płyną dwa okręty montańskie i jeden z nich ma beczki z prochem na pokładzie. Nie wierzycie tutaj żadnego podstępu? Przecież nawet dla Was, którzy nie jesteście wodaczelninami, to musi śmierdzieć z daleka i to nie rybą. Kapitan jest trzeciej. Kapitan jest mocno nakręcony na to, by to móc przetestować. On bardzo by chciał, żeby mgła wypaliła z tych dział. Poza tym w Montańczyków to jest coś, co dokładnie jest w jego jakby charakterze. Ale on spojrzy gdzieś na pokład. Panie Pietrow! Pana ludzie są gotowi? Moi ludzie? Oczywiście, zawsze i wszędzie. Widzicie, że kapitan mierzy się sam ze sobą. Gdzieś przez chwilę myśli, jakby, czy to nie podstęp, ale pada hasło. Cała załoga na pokład! Skopiemy dupę Montańczykom! Do dział! I krzyczy, żeby się ustawili. Powiem coś, co może ukłuć twoje serce. Jest sytuacja, w której beczki z prochem mogą znaleźć się na pokładzie, kiedy ładownia jest pełna czegoś znacznie cenniejszego niż proch. I tak klepię go po plecach, żeby zostawiam go z tą myślą i idę na stanowisko.